Witaj, Rzymyczki, z tej strony Traum, w kolejnym odcinku z gry Kataklizmo. W ostatnim odcinku mieliśmy kolejny poziom z Base Buildera, czyli z ochrony naszej bazy. W tym odcinku mamy misję poboczną, która jest... nazywa się Tower Defense. I pytanie jest, jak to będzie, tak? Tak jak w ostatnim odcinku w międzyczasie sobie ekstremalny zrobiłem wcześniejszy poziom o ten. Nawet fajnie, ponieważ wtedy przynajmniej mury zostają zniszczone, a nie tak jak często jest, że po prostu mury po każdym ataku stoją nadal. W takim razie zobaczymy, co to jest za rodzaj Tower Defense'a. Zgaduję, że do tego trybu można byłoby zawsze wziąć, wiadomo, że jakieś schematy. The horrors here are timid. Thank the stars. They won't attack until we provoke them. Okay. They'll come from this direction. Let's get building, and when we're ready, we'll poke the bear. Misja typu Tower Defense. No tak, tutaj wiem. W misjach typu Tower Defense koszmary nie zaatakują, dopóki się nie przygotujesz. Przygotuj defensywę z elementów, które masz do dyspozycji, a gdy uznasz, że wszystko gotowe, wciśnij przycisk rozpoczęcia kolejnej fali. Okej, okay. No to nawet w miarę okej jest. Mamy misje dodatkowe, to w ostatnim odcinku czytałem. To jest pradawna latarnia, obroń przed atakami. No i tutaj jeszcze inne rzeczy. Więc tak, będą atakować z tej strony. My tutaj mamy ogniste strzały. Pytanie jest, czy my możemy budować. Możemy budować. Ile mamy specjalnych? Mamy długi most, co... okej, okay, to tak. W głównej mierze wydaje mi się, że jak typowy Tower Defense... przydałoby się mieć o tutaj... pewne bonusy. Czyli na przykład o tutaj zwiększenie zasięgu? Nie, tutaj nie. O tutaj zwiększenie zasięgu, dlatego że potrzebujemy zwiększony zasięg do tego. Tutaj też w takim razie potrzebujemy trochę podpory. Czasami trudno ogarnąć, gdzie jest, gdzie się kładzie. I wydaje mi się, że możemy jeszcze, szczerze, możemy spróbować zrobić podporę o tutaj. Nie chcę wykorzystywać tych drewnianych, bo może się później przydać. Ale możemy tak zrobić. Czy na pewno się przyda? Chodzi o to, o oszczędność materiałów tutaj. Musimy oszczędzać jak najwięcej materiałów. Okej. Teraz zmniejszymy sobie to poprzez tego, że sobie damy o tutaj. Damy zwiększenie, albo nie, damy sobie o tak. One raczej nie będą atakować, zgaduję, że to jest tak zbudowane. Tymczasem też można byłoby sobie tutaj dobudować miejsce, albo miejsca dla naszych łuczników. Mamy 12 tego. Ale myślę, że tyle może być. Tak jak wcześniej. Zrobimy sobie o takie dobudowanie. Nawet mi się podoba, że to jest tryb taki, wiecie, Tower Defense, ponieważ możemy dzięki temu trochę fajne nawet umocowanie robić. W głównej mierze chcemy po prostu zwiększony zasięg. Zwiększony zasięg raczej nie zmienia się od wysokości naszych jednostek. Aha. Ale najpierw musimy sobie je powysyłać, więc tak, tutaj już mamy, więc czekajcie, bo możemy sobie wybrać tych, więc wy jesteście pod jedynką, wy jesteście pod dwójką. Raczej nie możemy wybierać nowych jednostek. Oby. I tak, tutaj wysyłamy. To jest taki specjalny i wydaje mi się, że na razie to jest wszystko, co możemy porobić na tą rundę, dlatego że wydaje mi się, że więcej nic nie będzie tutaj. Więc niech tylko jednostki się tutaj zajmą. Tutaj mamy ten schron, mamy tutaj trochę
Tego. To jest na pewno ten stron, co mamy bronić? Mamy dodatkową misję, żeby nikt nie dotknął. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. Te jednostki też nie są jakieś najszybsze. Ale nasi przeciwnicy też nie są najszybsi. Okej. Mamy wszystko, mamy tutaj bonusy. Ja w głównej mierze chcę, żeby było. Tak, rozpoczynamy. No fajnie, fajnie. Dobra, naciągają koszmary. No. Chciałbym też mieć takie fajne ujęcie, bo do miniaturek używam właśnie tych screenów. Dobra, możemy trochę przyspieszyć, bo koszmary tak trochę długo schodzi się. Trochę ich jest naprawdę dużo. Okej, wygląda na to, że nasze zabezpieczenia są w miarę okej, ale... Na czymś się zblokowały? A, na truciźnie zapewne. Dobra. Ale mi się nie podoba, ponieważ już trochę ich przeszło. To budujemy sobie tutaj. Drugą pozycję. Okej. Tutaj. Będzie druga pozycja dla naszych gości z bombami. Naszych gości z bombami. Może też łuczników też damy. Okej. Więc nie chcę budować. Ty idź tu. Już nie ma zasięgu. Wy jeszcze macie zasięg. Tutaj jest nawet dobra pozycja. Dobra, nie macie już zasięgu. Rzucę w nich kamieniami. Okej. Powinni sobie poradzić. Ale szkoda, że nie mamy aż tak dużo jednostek. O, właśnie. W sumie szkoda, że nie ma więcej jednostek. Właśnie przyszły więcej jednostek. Okej. Okej, raczej nie ma drugiego. Chyba, że będzie takie łubudu. Fajnie, że w tle mamy tą górę. Będzie takie łubudu i wlecą jakoś. Czasami tak robią. W dobrych defensach, żeby przynajmniej się. Żeby nie było aż tak ciągle tak samo. Okej, okay, mamy już to, co wcześniej chciałem, więc tak. Moi drodzy goście, więc tak. Wyjdziecie tu. Wyjdziecie tu. My tutaj przygotujemy. To będzie na łuczników, ponieważ tutaj by się przydało mieć łuczników. A to jest część scenerii. Okej, okay, i wybudujemy tak jak ostatnio zrobiłem. W sumie tak może być. Zaoszczędzimy sobie. Chociaż nie. To trochę będzie nas kosztowało. Dobra, zróbmy sobie tak. Nie, tak to nie będzie. Ok, tak możemy. Teraz musimy też jeszcze naszych drugich od bomb dać. Tutaj byłoby. Tutaj mają najlepsze pozycje. Dlatego wydaje mi się, że trochę dobudujemy i niech oni tutaj będą. I wydaje mi się, że też dobudujemy tych. O tutaj. Bo wtedy możemy po prostu dodać trochę łuczników, których już mamy. Po prostu będziemy przenosić. Tamta miejscówka jest dla łuczników, gdy się już trochę będą za daleko. Okej. Więc bierzemy. Możemy wziąć ich wszystkich? Okej. Wy idźcie tu. Jesteście grupą numer 4. I jeszcze... Wy jesteście grupą numer 3 i wy idziecie o tutaj.
tutaj. Tak, oprócz ciebie, ty tu pójdziesz tu. A. Wydaje się fajna ta misja. Mamy szczęście, że to nie musimy znowu robić tej całej gospodarki. Okej, 4, 1, 2. Dobra, możemy już rozpoczynać. Tak, rozpoczynamy. Dobra, niech tutaj szybko przejdzie. I zobaczmy, jak to będzie. Ale się zrymował nawet. A, musimy przyspieszyć, zapomniałem. Czy będą już teraz cięższe jednostki, czy nadal będzie ta sama horda? Chyba trochę większa, ale nadal to samo. Nie podoba mi się, że ci atakują pierwszego przeciwnika. Dajmy, żeby ci dali najgroźniejszego. Może to coś się zmieni. Nie. Dobra, ale taktyka na postawienie wszystkiego w jednym miejscu wygląda na to, że jest dobra. No, wystarczyło mieć trochę więcej jednostek. O! Przeszli! Ale strasznie zwalniają tutaj przez truciznę. Oraz też ci z tyłu trochę nas pomagają. Wait. Czekaj, to było wszystko? O, masz ci los. To było wszystko. Nie zauważyłem, ile mamy fal. We need to keep moving. No tak, tylko że wróciliśmy specjalnie, żeby zrobić misję poboczną. Okej, zobaczmy na co punkty tego. A, musimy. Obrona Hogaru kończy, aby odblokować nowy poziom ekspedycji. My jesteśmy jeszcze trochę daleko. Okej. W takim razie, jeżeli mamy tutaj możliwość odblokowania, to tak. Więcej życia, jakby to miało coś zmienić. A, to dlatego nie miałem umiejętności, ja się dziwię. Okej, możemy tą umiejętność wziąć. I wszystko zrobiliśmy. W takim razie, no to może być krótszy odcinek, jeżeli mamy ekspedycję. Zrobimy ekspedycję z tego względu, że raczej nic więcej nie mamy. Myślałem, że ten Tower Defense będzie trochę dłuższy. Okej. Trochę się długo się wczytuje, ale to tylko tymczasowo. A, bo jest kacenka. Each step moves us closer to the tombed capital. Yet out there, those things. I've seen these before. My vision, back in the city. This beast brings ruin. Yet the Outer Pearl is down there somewhere. There is no way around it. Oh, guardians, arms ready! Okej, drzewo toną w wilgotnej mgle, mokradła. Ciekawa nazwa. W takim razie musimy na razie przeczekać wszystko. Ile mamy jednostek? Be wary, Hogardians. The horrors here are no joke. Ogar saw fit to send troops ahead of us. Oh. But this rain will make them hard to spot. We need to find them. Fajny strach nas wróble. And get through this place. A, czyli wcześniej już wysłaliśmy, albo Centrala wysłała i w sumie trochę źle poszło. Okej, czy coś widać na mapie? Widać, że tam mamy punkt, mamy tam ścieżkę, mamy tu ścieżkę.
Wydaje mi się, że najpierw pójdziemy tędy. I zobaczymy, co to będzie. To jest początek poziomu. To jest tutaj. Okej, okay, więc teraz jak przy typowej ekspedycji, czyli powoli przesuwamy się i patrzymy, co tutaj nam daje. Overseer, the crossing, it's not our first broken bridge, Harold. O, tam ktoś był. Dobra, więc zabrakło nam materiałów, musimy pójść po pół, niech jest. We need cover from this rain if we want to aim straight. Aha. Deszcz. Okej. Okay. Deszcz osłabia morale twoich żołnierzy, obniża celność i sprawia, że niektóre strzały chybiają. Zapewni im szansę na poprawne wycelowanie, mieszając ich w osłoniętych miejscach, na przykład pod dachami. O, ostatnio się nauczyłem trochę takiej techniki robić z dachami i właśnie w sumie aż tak bardzo one nie są potrzebne. Dobra, ty facet, wracaj pod dach. Okej, więc w skrócie musimy po prostu stać pod dachem. Okej, wyślijmy może tutaj tych. Przynajmniej będziemy mogli trochę ich po prawej stronie załatwić. O, ale piękny strzał. Okej. Ciekawa nawet mechanika z tym deszczem. Gdybym się nie spodziewał, że będziemy mieć jakąś taką mechanikę właśnie z środowiskiem, że efektami na środowisko. Okej. A możemy tam pójść tak szybko? W sumie mogę przyspieszyć czas. Zapominam, że mam przyspieszenie czasu. Ale to śmiesznie wygląda. Okej, w takim razie czas na budowanie. Wydaje mi się, że to jest normalny most. Przy tym, jak powiedziałem, że to jest normalny most, nie kłamałem, to jest normalny most. Okej. Dobra, witajcie. Wy. Nie wiem, kim jesteście. Lady Iris, up here. We spotted something. It's, well, come take a gander. So, the troops Ogar sent ahead are hunters. They have such a head for heights. Aha, czyli, że to są odwody? Lady Iris to charyzmatyczna przywódczyni. Żołnierze przebywający poza twoim terytorium dołączą do niej, jeśli do nich podejdziesz. Te jednostki odwodowe... Obwodowe może. Ale ja się nie znam, może to jest inaczej. Nie będą zużywać zapasu tlenu. Możesz się rozpoznać po odmiennym umundurowaniu. Okej, czyli wy jesteście łowcami. Podoba mi się to, że na kapcence w sumie byliście, ale nigdy nie mieliśmy tych jednostek realnie. Okej, w takim razie idźmy. Mamy kilka misji, więc tak naprawdę mamy znaleźć zaginioną stronnicę. To jest jedna z tych głównych. Więc raczej to jest łatwe. Mamy tutaj mur. Ale mamy tutaj takie ładną dziurę, którą bardzo chętnie bym wypełnił. Mogę o tak zrobić? O, jej, nie ma dziury. Już, więcej nie ma. Okej, w takim razie możemy sobie tutaj trochę tak pobawić się. Bawimy się w budowanie tutaj tych wszystkich drzwi. Czy tam jest strzałka, czy to jest jakiś rodzaj takiego, wiecie, płótna. Ej, oddawajcie. Okej. Wyjdźmy i teraz myślę, że powinniśmy jakoś spróbować ich tutaj przetransportować. Wy mówicie, że macie
dobry odpraw noskę, czyli może tutaj. Że wy jesteście dobrzy na wysokościach. Ale jak wysoko my mówimy? Mówimy o tym? Nie, w sumie to jest dach. Może mówimy o takim. Dobra, może lepiej wybierzmy pojedynczo jednostki. Okej, więc tak. Tutaj mamy pierwsze okno, które jest zablokowane. Okej. Mamy drugie okno. Yes. Trochę ta budowla jest. Nie jest aż taka dobra. I've got this. Okej, tutaj nie pójdziesz, ale nie, ty byś tutaj wysłany. Tutaj. I możemy tutaj wysłać. Jak to wygląda z łowcami? Okej. Więc już rozeszliśmy się. A chyba niedługo zaczną strzelać. Jak? A ty to w ogóle nie strzelasz. Uj. To jest to, co tam produkuje te jednostki, ale to nie pierwszy raz walczę tak na serio z tym. Ostatnio to po prostu zostawiłem budynek na jego drodze i i nawet nie dotarł do muru. Jej. Pokonaliśmy was wszystkich. Dobra, więc tak, zejdźmy. Pytanie jest, czy to będzie taka... Jak na razie wszystkie misje poboczne są takie w miarę proste. Więc może te kolejne rzeczy też nie będą aż takie trudne. Chociaż, wiecie, to nie jest tak, że to jest gwarancja. Posiadam jakąś gwarancję. O, jest gwarancja na to, że twoje misje nie będą trudne. Okej. Dobra, most już jest. Tutaj mamy też jakieś przejście, to wykorzystamy. Bo to trzeba po prostu tak patrzeć. O, tutaj są kolejne jednostki, dobra. Mamy dużo tych rzeczy. Po prostu musimy przestać budować mosty podwójne. Okej. Dobra, wszystkie jednostki już są do mnie. Wow, mamy ich trochę sporo. I teraz mamy... trochę przejście. Wydaje mi się, że to jest ta część dodatkowa. Wykorzystamy to. O, mamy fajną technikę. Okej, możemy tutaj wykorzystać to, więc tutaj może pójść. Tutaj z łatwością się zrobi schody. A, czyli nawet nie trzeba wykorzystać aż tak bardzo tych rzeczy. Okej, tutaj mamy przejście, ale jest poza zasięgiem wzroku, więc proszę, chodźcie tu. Ale dzisiaj nie będzie aż tak dużo tych misji. Ja nie widzę to z trójnicy, okej. Nie było nawet takie trudne to. Potrzeba więcej podparcia? A, bo tutaj w ogóle nic nie ma. Okej. A, tutaj jest. Możesz wrócić o tutaj. Dzięki. Boom. Tutaj to już wiele razy widziałem, jak to zrobić. Nie tak, że wcześniej widziałem, jak to robić, po prostu wiele razy widziałem, jak to zrobić. Coś tutaj mamy. Wydaje mi się, że jest dużo takich miejsc, gdzie się po prostu kładzie. Weźmy sobie deski. W sumie nawet nie będę mi ich odzyskiwać, aż tak bardzo mi nie są potrzebne. Dobra, chodźcie tu. Nie, no fajne to jest. Trochę proste, fajnie byłoby, gdybyśmy musieli aż tak bardzo... Trochę bardziej musieli się postarać, ale też tak można. Dobra, co tam stronnicą masz do powiedzenia nam? A, tam nie ma... A.
Myślałem, że będzie znowu bez dialogu, ale chyba może być dialog w tym razem. A nie, nie ma. Okej. Okay. Przeklęty deszcz, przeklęta ekspedycja. Pobudkę mamy każdego dnia o świcie. Jakim cudem ona widzi słońce? Nie wiem, ale wszyscy jej słuchają. Tak, nadzorczyni Auro, rzeczywiście, oczywiście nadzorczyni, jak każesz. Najdroższa nadzorczyni. Fa. Nie wiem, co miało to po polsku znaczyć. I zawsze ktoś stoi na straży, zawsze, z żadnej okazji, żeby się wymknąć. Nie wiem zresztą chyba nawet, czy zaryzykował teraz dezercję. Nie po tym, jak zobaczyłem, co czai się w tej mrzawce. Stary Jor... Jor? Takie francuskie. Stary Jor pod puchem rozpoznam na kilometr. Lady Aura had some real crooks in her expedition. No... Tak jak pisał o tym morale wojska, to w sumie miała rację. Dosyć niskie morale jej wojska były. Okej, w takim razie czas na super fajne przejście. To jest fajne, jak tak przechodzą. To tak śmieszy trochę. Okej. Ostatnio też się nauczyłem, jak zrobić schody takie, co się kręcą. One są nawet fajne, ponieważ mają zasięg na takie cztery zasięgu, co jest nawet spoko. Okej. Okay. I wykorzystajmy może trochę tych desek. Jej, mamy most. Okej, okay, witajcie, moi drodzy. Dobra. Nie powiem, trochę dużo mam tych jednostek. Okej, weźcie to. Trochę dużo nam dają tego, co może tylko oznaczać jedno. Będziemy się bronić. The encampment. We're here. A good place as any to fortify. And look, is that? O, książka jest, zgaduję też, że to z dialogiem. Okej, okay, mówią, żebyśmy się okopali, ale przed czym i gdzie? Czyżby to będzie coś w stylu, jak wcześniej miałem... Oj. Czego mi się wydaje, że te dziury... Te dziury nie wyglądają za dobrze. Gdzie mamy się okopać? Te dziury wyglądają, jakby miało coś z nich wyjść. Dobra, na razie niech tutaj przejdziemy. Tutaj nic nie ma, są stare namioty. Ja chciałbym, żebyśmy tutaj zdobyli o te rzeczy. I wydaje mi się, że to będzie jakaś fala. Okej, okay, zbierz zaginioną strzelnicę, twierdza, obroń się przed atakami, utracono jeden. Nie? Nie pozwól Lady Iris umrzeć. Ale można ją. Może ona umrzeć? W sumie nie mamy perły, więc raczej tak. Okej, więc co tam jest, droga zaginioną stronnico? Field Diary of the Lady Aura, Overseer of the Expedition to the Alta Pearl, Day 32. A zapomniałem, że mam klikać. It's been a week exploring under this hateful rain. Not to mention the menace of those titanic horrors. Tomorrow, we enter the depths. We've already found the passage. I've been eating double rations to bulk up. The troops don't like it. They think I'm abusing my command. I don't care. I know what lies ahead. They don't. Meanwhile, our numbers dwindle. And those few who remain are bruised, shaken. They're calling the huge beasts sirenas. We are not safe here. Sirenas. This Lady Aura looks like she made it to the depths. Let me inherit some of her resolve. Okej, przynajmniej nasi żołnierze to takie wielkie simpy, że mamy dosyć wysokie morale. The big one, it's coming. We gotta ready ourselves now. Okej. Dobra, miałem rację. Miałem rację, z tego wychodzą. Jak się pobronić?
Jak się na tym bronić niby? Mamy okna, mamy dach. Mamy dużo sztandarów. Na tym będzie trudno się obronić. Nie ma podparcia. Okej, to powinno nam wystarczyć. W sumie nawet nie musieliśmy aż tak bardzo tego... Nie musieliśmy aż tak bardzo tego rozbudowywać. Wydaje mi się, że było tam na samym początku pisał, że... No, że te... jak to się nazywa? Że drewno się szybko buduje, a kamień dłużej. W sumie, jeżeli za jednym kliknięciem wszystko buduje się naraz, to raczej nie ma różnicy. Okej. Tutaj dobudowuję nieco tych rzeczy. Realnie bym tego użył. Ale użyjemy tutaj normalnych dachów. Pytanie jest, czy to zasięganie nie sięga. Okej. Pytanie jest takie, czy jeżeli użyję swojej metody, to czy nadal to uzna nam za tutaj za to, że możemy to robić. Wydaje mi się, że powinniśmy usunąć to drewniane, żeby mieć więcej miejsca na miejsca do strzelania. Więcej podparcia. Czyli tutaj już baneru nie postawimy, ale w sumie nawet nie potrzebujemy zbytnio stawiać baneru. A jaki masz zasięg ty? Masz krótki zasięg, nie wiem co to dokładnie miało nam dać. Może żeby nie mokło? Nie wiem. Dobra, kładziemy banery. O, maś los, na serio. Myślałem, że moja metoda zadziała. Okazało się, że nie. Dobra. Stawiamy te dachy. Tutaj mamy. I też dach. Dawajcie. Tutaj sztandar. Tutaj też możemy dać sztandar, nie przeschodzą. Okej. Gdzie dalej to jest atakuje? Atakuje nas przez to, tylko że wydaje mi się, że te dziury, te dziury, to będą też trochę przechodziły. Okej. Mamy tutaj, żeby... Mieliśmy gdzieś misję główną, żeby zniszczyć syrenę. I wydaje mi się, że jest to prawdopodobnie, jest to możliwe, żebyśmy zniszczyli. Tylko, że to może trochę potrwać. Okej, tutaj wybudujmy w takim razie platformy. I okna. Okej, są, trochę dobudujmy sobie na górze, żeby ten mur był trochę bardziej wytrzymały. I tutaj dobudujemy sobie platformy na sztandary. Okej. I jeszcze tylko dach. Ej, muszę się tak ustawiać. Jej. Okej, więc wszystko w miarę jest gotowe. Teraz musimy tylko rozstawić jednostki. Okej, w sumie tutaj jesteście wszyscy. Armia numer jeden.
pójdziecie tu. Yep. Yeah. Aha. Hello, Wally. Dziękuję, że się zgadzacie, ale coś czuję, że wasza zgoda nie jest zbytnio... zbytnio prawdziwa, że udajecie. Okej. Armia numer 2. Wy, łucznicy, pójdziecie w głównej mierze tutaj. I kto tam nam został? Lady Iris. Mamy tutaj trochę tych jednostek. Może ją jednak tam tutaj. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, mamy tutaj kilku łuczników, którzy zostali. Okej, więc wy pójdziecie tu. Yes. Mhm. Ty tutaj. Where to? A, nie możemy tutaj pójść. Okej, czyli na tej pozycji nie można przejść. Możemy w takim razie budować tutaj schody. Okej. Mamy wystarczająco tutaj kuszników dałem. Specjalnie. Teraz gdzie jest moja armata? Armata 1, armata 2 już się prawie rozstawiła. Okej, i możemy włączyć. Uj. Ej, nie mu... Wiecie co, teraz się zorientowałem? Że ona może po prostu przechodzić pomiędzy tym. Okej. Oj, 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 oj. Co to za atak? Co to za atak? Ha? Hold them asunder. Serio? Zawracajcie. Jak to wygląda tutaj? Dobra, radzą sobie. Zabij zawijającymi się elementami następnie. Nie wiem, co tutaj było napisane na achievementie, ale... O, masz ci los. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Dobra, musimy cofnąć. Okej. Okay. Zagnijmy ten czas. I od nowa. O, nie sądziłem, że tutaj coś takiego powstanie. Okej. Okay. Jakby co, nie nagrywałem tego, dlatego że to byłoby znowu to samo, ale chodzi o to, że mamy taki problem z tym, że o, ma się los, ale to jest nieprzewidywalny poziom. Naprawdę. Próbowałem już w sumie trzeci raz to zrobić i o, ma się los. Ale ten poziom jest nieprzewidywalny. Więc postanowiłem, że po prostu tutaj w tym odcinku trochę pomontuję i po prostu utnę te niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne próby i zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj zapisałem w sumie... O, jest cooldown na zapisywanie. Dobra, to znaczy, że nie mamy aż tak dużo prób. Okej, w takim razie możemy już przełączyć. Możemy poczekać na cutscence, żeby trochę zadali obrażeń. Okej, nowy koszmar. Syrena. No wiem. Trochę już się z nią zapoznałem. Więc tak, mamy taki problem, że mamy oczywiście o tutaj te jednostki. Trochę trudno zwracać na nie uwagi, kiedy ciągle tutaj nas atakują. Więc póki co wybuduję. Tutaj jest tymczasowe drzwi, że tak powiem. Wykorzystuję je, żeby coś tam zrobić. Mamy dwa pary schodów. Dwie pary schodów.
Ponieważ ostatnio nie poszło zbyt dobrze z tym. Dajcie na najsilniejszego, bo wy wydajecie się, że jakbyście byli w miarę potężnym przeciwnikami. Okej, tym razem nas to nie uderzyło. Okej. Grupa numer 2, dlatego że zapomniałem jej ustawić. Grupa numer 2 na stanowiska bojowe. Nie wiem, czy będą mieli zasięg, ale macie jak najszybciej się tam przemieścić. Musimy stąd uciekać. Okej, jak to wygląda tutaj? Wygląda to w miarę w porządku. Tym razem zablokowałem tamtą drugą część. Okej. Szybko, na pozycję. Dobra, blokujemy przejście. I już nie ma przejścia. Haha. Nie wiem, ile to syrena ma obrażeń. I co ona teraz atakuje? Atakuje nasze wcześniejsze jednostki. Uuu, ma się los. Trochę mało tutaj. To dobrze, że daliśmy, żeby ją atakowali. Dobra, nie jest aż tak źle. Wiecie co? Byśmy usunęli to przejście i ewakuowali grupę numer 1. W sumie grupa numer 1 okazała się być kimś innym. Dobra, idziecie tu. Dobra, myślałem, że nas atakują. Co ty atakujesz? To nawet nie jest moja budowla. Okej, ile masz damage? Znaczy się damage'a. Masz sporo, nie wiem dlaczego na różowo się świecisz. Znaczy się pomarańczowo. Okej. Hello, Volley. Now we're talking. Where to? Post me high. Yes. Póki są blisko, nie będziemy mogli ich zablokować. Więc żeby najszybciej jak mogli stąd wyszli. I bum, bum. I mamy mur. Okej. Chodzisz. O Jezu, gdzie ona jest? Ona uciekła. O nie, jest w środku. Że tak powiem, na atak w środku się nie szykowałem oraz okazało się, że mamy jeszcze dwóch gości od tego. Okej. Mamy schody tutaj? Nie, zostały zniszczone. Okej. Wycofujemy te jednostki. Okej, ile masz życia? Masz w miarę dużo. Kusznicy atakuje cię najpotężniejszego. Ty nie możesz atakować, dlatego że nie masz jak zejść. Okej. Nie. Okej, mur padł. Mur padł. Eyes open. Masks off. Wycofujemy. Wycofujemy się dalej. Okej, ta też już nie atakuje. Ile masz życia? Mało masz życia. Oby tylko nie rzuciła w naszą. Ona ma mało życia. A
Aż rzuciła w naszą bazę. Okej, okay. Dzięki nawet, bo się przydało to. Okej. Okay. Podoba mi się, jak ciało tutaj się rusza. Dobra, was nie możemy zdjąć. Czekaj, padasz? Pada! Dobra, to było bardzo stresujące. Dopiero czwarta próba poradziła sobie z tym. Myślałem, że ekspedycja ma być... O nie, czyżby to był atak na Hogar? How the overseer looked when she saw that raven, I will never forget. Okej. Okay. Myślałem, że będzie kacenka jeszcze. Ukończ ulewę na dowolnym poziomie trudności. Okej, okay. Ukończyłem. Dobra. Wygląda na to, że tamten poziom trzeba było bardzo, ale to bardzo się wysilić. Overseer Edis. Ogar besieged. Casualties high. Return immediately. Okej. Okay. Expedition can wait. We must go back at once. No to no, jeżeli możemy się teleportować, no to w sumie dlaczego nie? Okej. Okay. Tak, więc tutaj mamy chyba inną bramę, dlatego że wcześniejszą mieliśmy brama samotności się nazywała. I to jest... To wygląda jak ekspedycja, ale nie jest ekspedycją. Dobra, zobaczymy co to będzie. Zgaduję, że możliwe, że będzie tak jak wcześniej. No, kolejny poziom jest dopiero po tym. Teraz możemy sobie ulepszyć na przykład tą jednostkę. I co tutaj? Możemy zwiększyć maksymalne zdrowie, ale to nie jest jakieś takie mega ważne. Ale wydaje mi się, że to wszystko z tego odcinka. Był nawet długi. Nie sądziłem, że będzie taki. Więc widzimy się w kolejnych. Wyzwanie Dragon. No to cześć!